Czesław Miłosz to. Żebym wreszcie powiedzieć mógł, co siedzi we mnie, wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was, mówiąc, że tego we mnie nie ma, kiedy to jest tam ciągle, we dnie i w nocy. Chociaż właśnie dzięki temu umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta, wasze krótkie miłości i zabawy rozpadające się w próchno, kolczyki, lustra, suwające się ramionczko. Sceny w sypialniach i na pobojowiskach. Pisanie było dla mnie ochronną strategią zacierania śladów, bo nie może podobać się ludziom ten, kto sięga po zabronione. Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora z kładką między Sitowiem, dolinę, w której echu pieśni wtórzy wieczorne światło. I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu, a pod spodem było to, czego nie podejmuję się nazwać. To jest podobne do myśli bezdomnego, który idzie po mroźnym, obcym mieście. I podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarmów. To jest jak kiedy syn króla wybiera się na miasto i widzi świat prawdziwy, nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć. To może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś, kto pojął, że został opuszczony na zawsze. Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku. Ponieważ to oznacza natknięcie się na kamienny mur i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom.